to właśnie ta droga spędza sens powiek właścicielowi Kończyckiego Pałacu, Marcinowi Lipskiemu. Jest to bowiem droga gminna, a przebiega przez teren prywatny. Wprawdzie nigdzie nią nie dojedziemy, ale dla Lipskiego nie jest to komfortowe rozwiązanie. Właściciel zwraca uwagę, iż bardzo często przechodzą tędy mieszkańcy. Tą drogę, która jest przed pałacem, ślepo zakończona, ona ma powierzchnię około 10 arów, a chcę udostępnić panu wójtowi teren między Kaplicą Bożej Opatrzności a ulicą Zamkową o powierzchni około 30 arów. Wójt do propozycji Lipskiego podchodzi ostrożnie. Jestem jak najbardziej otwarty na rozmowę i propozycję pana Marcina. Natomiast cały szkopuł tkwi w tym, iż ta droga, którą chcę otrzymać od gminy, prowadzi również do budynku Kaplicy Opatrzności Bożej. Dlatego powstała idea, że pan Marcin od gminy otrzyma drogę, natomiast gmina otrzyma 30 arów, które bezpośrednio przylegają do budynku Kaplicy Opatrzności Bożej. Parę dni temu spotkałem się tutaj z architektami, którzy mają mi przygotować koncepcję zagospodarowania tego terenu, ponieważ chciałbym, żeby ten teren był kontynuacją pobliskiej ścieżki zdrowia hrabiny Thun Hohenstein. Żeby ten teren obejmował również, znalazł się na nim parking na kilkanaście samochodów, żeby pojawiła się mała architektura, ławki, kosze, oświetlenie i co najważniejsze, dojście do Kaplicy Opatrzności Bożej. Chciałbym, żeby ten teren bezpośrednio prowadził również do ścieżki, którą wyznaczył pan Marcin za pałacem, ponieważ ta ścieżka bezpośrednio prowadzi do najstarszych dębów w województwie śląskim. Mam na myśli tutaj dąb Mieszko. Więc transakcja, myślę, że w niedługim czasie dojdzie do skutku, natomiast muszę mieć zielone światło najpierw od konserwatora zabytków, czy przedstawiona koncepcja mieści się w ramach akceptowalnych przez konserwatora zabytków, a następnie przekażemy tę koncepcję do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, żeby oni się wypowiedzieli. Jeżeli będę miał dwa zielone światła, to myślę, że w niedługim czasie dojdzie do transakcji. Właściciel Kończyckiego Pałacu przyznaje, iż chciałby w najbliższym czasie sfinalizować sprawę drogi. Mam nadzieję, że to ruszy. Na razie się nic nie zmieniło. Powiem szczerze, nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, ponieważ po tej drodze, która jest ślepa, to ludzie przechodzą dalej do następnych ulic po naszym terenie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.